Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie punkt widzenia. Za nami m.in. konwent powiatów województwa dolnośląskiego, drodzy Państwo, no ale my dziś przede wszystkim chcemy się skupić na dochodach i wydatkach budżetu samorządu na bieżący rok 2016. No i tutaj pojawia się pytanie, czy nasz powiat wrocławski ma realne szanse na dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na rok 2016 w ramach tzw. schetynówek. Jeśli tak, to jakie? Moim i Państwa gościem jest dziś pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie starosto, zapytam w takim razie na dzień dobry o te planowane dochody, a także wydatki budżetu samorządu na rok 2016. Bez problemów się obyło, kiedy planowaliście Państwo budżet? Znaczy, proszę Państwa, powiem tak, że tworzenie i konstrukcja każdego budżetu, każdego roku to jest bardzo duża praca, bo z jednej strony mamy dochody, z drugiej strony mamy wydatki. Wiemy wszyscy doskonale, że nigdy nie jest tak, żeby na tyle było pieniędzy, żeby na wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić na terenie powiatu wrocławskiego, wystarczyło. Dlatego też przed uchwałą budżetową na wszystkich komisjach była szeroka dyskusja dotycząca głównie inwestycji, które w roku 2016 będą realizowane na terenie powiatu wrocławskiego. No ale na tyle skutecznie przedstawiliśmy i przygotowaliśmy ten budżet, że budżet i propozycje budżetowe, które my jako zarząd przedstawiliśmy na komisjach, przechodziły jednogłośnie. No i efektem dyskusji na właśnie komisjach tematycznych, bo przecież budżet idzie przez wszystkie komisje tematyczne powiatu wrocławskiego. Tą najważniejszą komisją to jest komisja budżetowa i później komisja rewizyjna i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. No i efekt końcowy jest taki, że budżet jest głosowany na sesji Rady Powiatu. My jesteśmy już po sesji budżetowej. Budżet powiatu wrocławskiego został przyjęty na sesji. No i teraz pozostaje realizacja przez cały rok 2016 tego budżetu. Panie starosto, to ja jeszcze o liczbę dopytam. Państwo sami zaznaczacie, dochody budżetu powiatu wrocławskiego zostały zaplanowane na poziomie około 102 milionów złotych. Dokładnie tak. Panie starosto, ja muszę zapytać, co w takim razie z wydatkami, a także planowanym deficytem, bo ten siłą rzeczy zawsze się pojawia. Tak jak pan redaktor powiedział, wydatki to 104 miliony, dochód to 102 miliony. I około 1,5 miliona to jest ten deficyt, czyli różnica między dochodem a wydatkiem. W związku z tym, po pierwsze, żeby pokryć ten deficyt, to albo uda nam się sprzedać większą liczbę gruntów, bo jak Państwo wiecie, prowadzimy od kilku lat politykę sprzedaży gruntów, bo teren powiatu wrocławskiego jest terenem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Chociażby Kobierzyce, Długołęka, czy Kąty Wrocławskie, czy Siechnica, to są te gminy, gdzie inwestorzy bardzo chętnie inwestują. W związku z tym my jako powiat wrocławski posiadamy bardzo ciekawe tereny. Tereny, które są wycenione na duże pieniądze, o których w tej chwili dzisiaj tutaj nie chcę mówić. Pojawiają się kolejni inwestorzy, którzy są zainteresowani kupnem tych gruntów. W związku z tym liczymy, że przyjęta kwota ze sprzedaży gruntów po prostu nam się albo zwiększy i ten deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży. Zakładają czarny scenariusz, że do takiej sytuacji nie dojdzie. To oczywiście zostaje nam ewentualnie emisja obligacji i papiery ewentualnie papiery wartościowe i w tym momencie pokrycie przez papiery wartościowe tego długu, ale muszę powiedzieć, że no, sytuacja finansowa w chwili obecnej powiatu wrocławskiego, patrząc na inne samorządy, jest dobra albo nawet bardzo dobra. My jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że powiat wrocławski nie posiada szpitala, bo wszyscy ci starostowie, którzy posiadają na terenie swojego powiatu szpitale, no to jest wieczne narzekanie, bo wiemy, jaka jest sytuacja finansowa służby zdrowia i
te powiaty, które posiadają szpitale, gros środków idzie właśnie na utrzymanie szpitali. Tak, do służby zdrowia z pewnością na moment powrócimy w naszej rozmowie, ale to przy konwencie, który przy właśnie konwencie. Za nami, tak, tam się pojawiły problemy, drodzy Państwo, między innymi w Kłodzku, tak jak pan starosta zaznaczył, Wrocław, tego problemu na obecną chwilę nie ma. Powiedzieliśmy o planowanym deficycie, a także o tym, jak on zostanie zabezpieczony. Panie starosto, jak duże będą wydatki w takim razie na inwestycje? To jest tak, że my przez to, że powiat się rozwija, siłą rzeczy idzie w dobrym kierunku, no to także ten budżet będzie miał taki charakter na zapotrzebowanie mieszkańców, bo Państwo zawsze zaznaczacie, że musimy po prostu postawić na infrastrukturę dokładnie przede wszystkim. Tak, dokładnie tak, tak jak pan redaktor powiedział, powiat wrocławski to jest powiat, który bardzo mocno się rozwija. Ja powiem, że w tej chwili liczba mieszkańców na terenie powiatu wrocławskiego sięga już liczby 130 tysięcy mieszkańców, tak? Co za tym idzie, no przybywa nam tych mieszkańców, w związku z tym musimy zadbać w głównej mierze o infrastrukturę drogową i o tą infrastrukturę my od kilkunastu lat już bardzo mocno dbamy i pilnujemy szczególnie tych dróg i szczególnie pilnujemy bezpiecznej drogi. I tutaj, proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że na terenie powiatu wrocławskiego mamy około 600 km dróg, o które, no myślę, że tutaj Państwo się zgodzicie ze mną, my po prostu bardzo mocno dbamy i zabiegamy również o środki zewnętrzne na realizację i przebudowę tych dróg. Dlatego też chcąc sprostać wymaganiom wszystkim tym ludziom, którzy tak jakby zaufali gminom i powiatowi wrocławskiemu i wprowadzają się na teren powiatu wrocławskiego, na teren naszych gmin, chcemy po prostu stworzyć tym mieszkańcom, którzy chcą mieszkać u nas, chcą działać, chcą pracować. Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki, chociażby pod względem właśnie dojazdu do Wrocławia, poruszania się po miejscowościach. Już nie wspomnę o tej infrastrukturze, którą gminy przygotowują, czyli szkoły, przedszkola, służba zdrowia, bo to jest zadanie własne gminy. My jako powiat odpowiadamy za drogi na terenie powiatu i o to bardzo mocno dbamy. Od ogółu do szczegółu, panie starosto, bardzo chciałbym, abyśmy przeszli właśnie w tym momencie, mówiąc o infrastrukturze drogowej i o tym budżecie na 2016 rok. Priorytetowy projekt, jaki stoi przed nami, czy to jest także właśnie przebudowa drogi powiatowej, tej 2000D? Proszę Państwa, jeśli chodzi o plan inwestycyjny tegoroczny, to jest bardzo napięty plan, bym powiedział w ten sposób, bo oto chociażby w poniedziałek, ubiegły poniedziałek, pan wojewoda dolnośląski opublikował listę rankingową tzw. schetynówek. My jako powiat wrocławski, zresztą zgodnie z zarządzeniem, każdy samorząd może ubiegać się o dwie tak zwane schetynówki, w związku z tym my korzystamy co roku z tej możliwości. Również w ubiegłym roku 2015 złożyliśmy dwa wnioski na schetynówkę na rok 2016 i oczywiście udało nam się obydwie schetynówki uzyskać. I jedna z tych schetynówek, która będzie w tym roku realizowana, to jest dalszy ciąg przebudowy 1535D. Gmina Czernica. I 1930D to jest oczywiście w gminie Czernica, bo myśmy dwa lata temu rozpoczęli budowę drogi z Dobrzykowic do Nadolic. W tej chwili w roku 2015 wyremontowaliśmy część drogi od Nadolic Małych do Nadolic Wielkich. I teraz kolejny projekt, który żeśmy złożyli, to kolejna przebudowa drogi od Nadolic Wielkich. W zasadzie liczymy, że dojdziemy prawie do Chrząstawy Wielkiej. To jest bardzo duży odcinek drogi. Jest to droga bardzo ruchliwa, bo tam częstotliwość jazdy pojazdów na dobę to jest parę tysięcy pojazdów, bo to jest też bardzo duży teren, który się rozbudowuje. I tutaj na tą drogę jako dofinansowanie dostaliśmy z programu tak zwanego schetynowego. Dostaliśmy kwotę 3 milionów. My 3 miliony zapewniamy w swoim budżecie i łączna długość przebudowy tej drogi to jest 900 km. Taka będzie realizacja tej inwestycji w tym roku. Natomiast druga schetynówka, o którą żeśmy wystąpili, bo ja tylko tutaj dopowiem, że ta przebudowa drogi na Dolice Chrząstawa znalazła się na 6 miejscu w rankingu, na 8 miejscu w rankingu natomiast znalazła się przebudowa drogi chodnika w miejscowości Smolec w gminie Kąty Wrocławskie i na tą inwestycję otrzymaliśmy dotację w wysokości ponad 2,5 miliona złotych.
co łącznie dało nam ponad 5 milionów na przebudowę tej drogi. Ja tutaj tylko dopowiem, że łączna liczba przydzielonych schetynówek w tym roku na Dolnym Śląsku to jest 9. Złożonych wniosków zostało na Dolnym Śląsku 37. W związku z tym ja czuję się tak jakby doszczerzony i powiat wrocławski, że oto na 37 wniosków złożonych przez powiaty dolnośląskie w 9 znalazły się aż 2 wnioski z powiatu wrocławskiego. Ja sobie tak obliczyłem, że kwota, którą żeśmy my dostali jako powiat wrocławski, to jest kwota prawie 5,5 miliona złotych i to stanowi prawie 25% ogólnej kwoty, która została przeznaczona na drogi powiatowe na Dolnym Śląsku w 2016 roku. I tutaj też muszę od razu powiedzieć, bo mamy trzecią schetynówkę, o którą wystąpiliśmy wspólnie z gminą Święta Katarzyna i na tą schetynówkę również dostaliśmy dotację na przebudowę drogi Blizanowice-Tresno. To jest bardzo ważny wjazd do miasta Wrocławia dla mieszkańców Siechnicy, Czernicy, Długołęka, Oławy i w momencie, kiedy dołożymy do tego kwotę środków, którą dostaliśmy na przebudowę Blizanowic-Tresno, to ogólna kwota, którą dostaniemy w dotacjach w tym roku, to jest prawie 7,5 miliona złotych. W takim razie, panie starosto, to ja muszę jeszcze o początek tej drogi zapytać, no bo to jest tak, że w powiecie wrocławskim wstępna weryfikacja tych projektów, jak wiemy, się nie zmieniła. Rozmawiamy, drodzy państwo, właśnie o miesiącu styczniu. Panie starosto, bo tak, wojewodowie przesłali do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa tą listę rankingową dróg. Tak. My już teraz rozmawiamy na szczęście w kategoriach pewniku, co uda się zrobić, a także co udało się zrobić. No ale to jest tak, że teraz musimy czekać jeszcze do końca miesiąca, aby właśnie w ramach tego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wiedzieć, że te środki na pewno do nas wpłyną, bo pojawiła się również kwota 118 milionów dla całego Dolnego Śląska. Tak, tak. Stąd też moje pytanie. Czy można na zapas już planować? To znaczy, ja powiem tak, w poniedziałek, to już powiedziałem przed momentem, w poniedziałek na szczęście na stronie Urzędu Wojewódzkiego ukazała się lista, tak zwana ostateczna lista, w związku z tym liczę na to, że w momencie, kiedy ta lista została opublikowana, to na tej liście się nic nie zmieni. Ja w tej chwili tylko czekam na oficjalne pismo od pana wojewody potwierdzające tak jakby otrzymanie tych dotacji. Poleciłem moim służbom przygotowywanie już przetargu, w związku z tym ja liczę, że jeśli tylko przyjdzie informacja od pana wojewody, że dotacja potwierdzona pisemnie, że dotacja została nam przydzielona, w tym momencie myślę, że w miesiącu marcu bądź do połowy kwietnia powinniśmy ogłosić te przetargi, bo ja tylko dopowiem, że szybsze ogłoszenie przetargów i szybsze rozstrzygnięcie przetargów często powoduje, że kwoty poprzetargowe są niższe niż my planujemy, a w momencie, kiedy uda nam się zaoszczędzić na przetargu, to zaoszczędzone środki możemy przeznaczyć na kolejne inwestycje. Zatem cieszy fakt, bo jak sama państwo słyszycie, samorządowcy zakładają, że zrealizowane powinny zostać projekty z pierwszej dziesiątki listy, projekty do roku 2019. Panie starosto, jeszcze pojawił się drugi etap projektu tak zwanego e-urzędu. Czy to również możemy wpisać właśnie w te środki, które wpływają do powiatu wrocławskiego? Bo to jest taka kontynuacja przez państwa realizowanego w ubiegłej kadencji projektu, no mówiąc wprost, teleinformatyzacji, prawda? 7 gmin całego powiatu wrocławskiego. Proszę państwa, tak jak już pan redaktor powiedział, jest to kolejny etap, bo poprzedni etap był realizowany w poprzednich latach. My w tym roku i w ubiegłym roku przygotowujemy kolejny etap teleinformatyzacji, czyli tak zwanego e-urzędu. W poprzednim projekcie uczestniczyło 7 gmin z terenu powiatu wrocławskiego. W nowym rozdaniu i w nowym projekcie uczestniczy już 8 gmin z terenu powiatu wrocławskiego. Ten e-urząd ma spowodować następującą rzecz. Po pierwsze, mieszkańcy powiatu wrocławskiego będą mieli lepszy dostęp do dokumentów, które znajdują się w gminach i w powiecie, będą mogli elektronicznie składać dokumenty do nas. W związku z tym tutaj patrzymy też pod kątem dobra naszych mieszkańców i ułatwienia życia mieszkańców, bo przy tak dużej dynamice rozwoju ci państwo, którzy odwiedzają
budynek starostwa, odwiedzają nasze wydziały, wiedzą, że chociażby w Wydziale Komunikacji no często można napotkać na bardzo duże kolejki i my te działania mają spowodować, między innymi te e-urząd ma spowodować, że przyjazd mieszkańca powiatu wrocławskiego do starostwa będzie mniejszy, bo gro rzeczy chcemy załatwiać w formie elektronicznej, czyli mieszkaniec naszego powiatu siedzi sobie w domku, przesyła pismo o wydanie dokumentów, czyli to po prostu zmierza do tego, żeby mieszkańcom ułatwić życie. Ja nieprzypadkowo, panie starosto, zapytałem o obecną jakość tych elektronicznych usług starostwa, bowiem działa bardzo prężnie cały czas i rozwija się, to najważniejsze, system informacji przestrzennej powiatu wrocławskiego. W skrócie w Rosji, drodzy państwo, ja muszę to przypomnieć, że jedną z kluczowych informacji o mieście jest właśnie informacja o przestrzeni, obiektach przestrzennych, no i także o samych tych relacjach między nimi zachodzących. System ma się dobrze, panie starosto? Zapytam, znaczy, bo on się naprawdę rozbudowuje. Ja powiem, że system ma się bardzo dobrze, bo tak jak pan redaktor powiedział, jest to wrocławski system informacji przestrzennej, czyli w momencie, kiedy wejdziecie państwo na naszą stronę powiatu wrocławskiego, tam jest zakładka WROSIP, on się tak dokładnie nazywa i w zależności od tego, jaką państwo opcję wybierzecie, no można zobaczyć na przykład jaka jest infrastruktura na danej działce, czy jakie jest położenie budynku. W związku z tym z tej zakładki skorzystają geodeci, projektanci, deweloperzy, którzy przychodzą na teren, przedsiębiorcy. To jest naprawdę bardzo dobre narzędzie, a że jest to dobre narzędzie i jest to nowatorskie narzędzie powiatu wrocławskiego, bo wiele powiatów w Polsce, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w Polsce nam zazdrości tego narzędzia i myślę, że wiele miast. Przykładem niech będzie, że oto w miesiącu grudniu odebraliśmy nagrodę od Związku Miast Polskich za nowatorski system WROSIP, tak? Czyli ten nasz WROSIP został dostrzeżony przez duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Poznań i od Związku Miast Polskich dostaliśmy nagrodę, wyróżnienie właśnie za system WROSIP. Nagroda ta wiąże się też z tym, że w momencie, kiedy będziemy występować o środki w funduszach norweskich, jako laureat tego konkursu dostajemy dodatkowe punkty, w związku z tym dodatkowe możemy aplikować o dodatkowe środki w systemie i w funduszach norweskich. To możemy uznać to za oczywistość, że dzięki temu, kiedy zapytam o wydatki budżetowe, to wiemy, że dzięki takiemu systemowi, może tak powiem sformułować pytanie, dochody ze sprzedaży nieruchomości w powiecie wrocławskim wzrosną i to również będzie miało przełożenie na budżet? Tak, tak. Znaczy my, proszę Państwa, jeśli chodzi o te dochody, to ja muszę tutaj powiedzieć również, że mamy taką swoją strategiczną działkę, która ma powierzchnię 116 hektarów. Ona jest wyceniona w granicach 60 milionów i rozmawiamy w tej chwili z dwoma firmami, które są zainteresowane zakupem tej działki i liczę na to, że w najbliższym okresie uda nam się dokonać sprzedaży tych gruntów. Jeśli nam by się udało rzeczywiście sprzedać te grunty, to oczywiście środki, które my otrzymamy ze sprzedaży tych gruntów, no oczywiście będą zainwestowane w rozwój powiatu wrocławskiego. Bo tutaj przy budżecie nie powiedzieliśmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której krótko chciałbym dopowiedzieć, bo ja mówiłem już kiedyś na temat tak zwanej bezpiecznej drogi, tak? To jest program, który został wprowadzony w życie 2 lata temu. On się po prostu sprawdził. My zobaczyliśmy, że gminy są zainteresowane tym programem. Dlatego też przygotowaliśmy w ubiegłym roku konkretny program i konkretny regulamin i to zostało przyjęte uchwałą Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Wrocławskiego. I co się kryje pod hasłem bezpieczna droga, tak? W ramach tego programu każda z naszych gmin, 9 gmin powiatu wrocławskiego, od powiatu wrocławskiego dostaje tak jakby dotację 300 tysięcy do budowy chodników, bo doszliśmy do wniosku, że drogi na terenie powiatu wrocławskiego już są w miarę doprowadzone do takiego w miarę porządnego stanu, w związku z tym czas pomyśleć o bezpieczeństwie również przy tych drogach i w ramach tego programu, tak jak już powiedziałem, przez 3 lata czy każda gmina dostaje 300 tysięcy
gmina musi dołożyć do tego programu swoje 300 tysięcy, w związku z tym w każdej gminie przez 3 lata będziemy realizować program budowy chodników. Każda gmina przez 3 lata powinna zainwestować 1 800 000 w budowę tych chodników, w związku z tym jeśli program będzie realizowany przez 3 lata, przez 3 lata powinniśmy zainwestować na terenie naszego powiatu 8 milionów w budowę chodników, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo po prostu mieszkańców, bo w pierwszej kolejności te chodniki chcemy budować, to znaczy oczywiście warunek jest jeden, chodnik musi powstać przy drodze powiatowej. No i pierwszy podstawowy warunek, chodnik przy szkole, przy kościele, tam gdzie jest generowany duży ruch pieszy, tam chcemy w pierwszej kolejności te chodniki budować i w tym roku też na ten rok do realizacji wpłynęło do powiatu wrocławskiego prawie 27 wniosków do realizacji. My żeśmy wybrali 17 wniosków, które będą realizowane. I idąc dalej, 16 inwestycji już w tym roku, w 2016 zostanie konkretnych wykonanych, bo ten 17 zadanie, o którym mówiłem, to jest projekt dużego chodnika w jednej z gmin, bo gmina zdecydowała, że w tym roku zrobi duży projekt i w przyszłych latach będzie po prostu inwestować w budowę tego chodnika. Która to gmina, panie starosto? To jest gmina Długołęka. Długołęka, bo tutaj przy Schetynówkach również nam się pojawiła taka sztandarowa inwestycja, kiedy tą ulicę Chłopską w podwrocławskim Smolcu państwo powiedzieliście, że również będziecie remontowali. Pojawiła się jeszcze data, pan starosta wywołał o bieżący rok. Przy tych Schetynówkach również, o tych ulicach, o których powiedzieliśmy kilka minut wcześniej, to jest tak, że zgodnie z planem sprzęt wyjedzie na przełomie maja i czerwca, panie starosto? Tak? To jest realny termin? To znaczy, proszę państwa, ja bym chciał dokonać rzeczy następującej, że chciałbym, żeby jak najszybciej ten sprzęt wjechał na plac naszych budów. No najlepszym rozwiązaniem byłby fakt, żeby te wszystkie inwestycje pokończyły się w miesiącu wrześniu, czy do miesiąca września, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, bo wiemy doskonale, że początek roku szkolnego zawsze generuje wzmożony ruch na drogach, w związku z tym chcielibyśmy tutaj te inwestycje szybko rozpocząć. I czyli to bezpieczeństwo zakończyć. Jest dla państwa priorytetem, to nie priorytet. Tak, że te środki uciekną, dokładnie, prawda? To jest dla nas priorytet. Takie same stanowisko mamy tutaj w przypadku przebudowy miejscowości Blizanowice-Tresno, bo jak państwo wiecie, to jest trzeci wjazd do Wrocławia, dwa wjazdy, czyli Swojec i wjazd przez ulicę Opolską. Ci, którzy jeżdżą rano, wiedzą, że to są olbrzymie korki, tam się stoi na wjazd do Wrocławia czasami po 40 minut, żeby wjechać w ogóle do Wrocławia. W związku z tym jest to ten trzeci wjazd Blizanowice-Tresno, jest to ważny element dla mieszkańców powiatu wrocławskiego, dlatego będę tutaj rozmawiał z panem burmistrzem, bo tutaj akurat gmina Siechnice, musimy państwu to powiedzieć, że ta współpraca Siechnice, i ten dialog to jest bardzo dobrze widziany. Gmina Siechnice i tutaj będę rozmawiał z panem burmistrzem, w poniedziałek jesteśmy umówieni na spotkanie, bo chciałbym również, żeby ta inwestycja się w miarę szybko rozpoczęła, żeby oto 1 września, kiedy większość pojazdów wróci na drogi, żeby ten trzeci wjazd był gotowy dla naszych mieszkańców. Ja tutaj jeszcze muszę powiedzieć, bo proszę państwa, tych inwestycji i tak dużego rozwoju powiatu wrocławskiego nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy. Po pierwsze w Radzie Powiatu Wrocławskiego, bo tutaj podziękowania dla radnych i dla Rady, że jest ta współpraca, że rzeczywiście na sesji dyskutujemy o merytoryce i o słusznych problemach, nie robimy sobie sztucznych problemów, jak również dobra współpraca z naszymi gminami, tak? Bo gdyby nie było tej dobrej współpracy z tymi 9 gminami powiatu wrocławskiego, niestety ten rozwój pewnie byłby gdzieś tam zachwiany, a widzimy, że jednak powiat wrocławski się rozwija i to między innymi w dużej mierze dzięki wójtom, burmistrzom. Panie starosto, to ja na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, czy według pana to właśnie konwent powiatu województwa dolnośląskiego jest takim polem do dyskusji ponad podziałami i czy rzeczywiście jest tak, czego my często nie widzimy jako mieszkańcy i płacący podatki, no że jednak te dyskusje są merytoryczne. Między innymi konwent powiatu województwa dolnośląskiego, który również tu państwu muszę przypomnieć, już za nami odbył się w dniach 25-26 stycznia. Panie starosto, pan pełni rolę przewodniczącego konwentu. W takim razie zapytam o te problemy innych powiatów, nie tylko wrocławskiego, a może wyzwań w takich kategoriach.
Czy rzeczywiście problemów na terenie Dolnego Śląska, problemów powiatów jest wiele. Świadczy o tym fakt, że konwent starostów odbywa się raz w miesiącu, pomijając okres wakacyjny. I rzeczywiście te konwenty odbywają się 2 dni i to jest merytoryczna dyskusja, która często trwa do późnych godzin. I my na nasze konwenty, w zależności od potrzeb, zapraszamy również i władze samorządowe, i specjalistów w różnych dziedzinach. Jak mówimy o konwencie, który się odbył ostatnio, czyli w ten poniedziałek i wtorek, w związku z tym na naszym konwencie i był pan wojewoda, i był pan marszałek Kosiur, który mówił o tematyce związanej z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej i możliwości składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. Pan wojewoda między innymi mówił właśnie o tych schetynówkach, o dalszej współpracy na szczeblu powiaty, Urząd Wojewódzki. Myślę, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie realizowana i dobrze będzie realizowana. Rozmawialiśmy na ostatnim konwencie też o szpitalach. Gościliśmy konsorcja szpitali dolnośląskich. To są ci ludzie, którzy również stowarzyszyli się w konsorcjum i pilnują tak jakby na szczeblu warszawskim interesów szpitali powiatowych, bo to też jest bardzo ważne ciało i doradcze. Choć często z centrali nie widać tych problemów. Tak, dokładnie. Dokładnie. Nie zawsze jest świadome tego, co się dzieje. Co trzeba powiedzieć tutaj wprost. Dokładnie. I tutaj też bardzo ważnym problemem, o którym żeśmy rozmawiali, bo oprócz konwentu starostów dolnośląskich jest jeszcze taki konwent geodezyjny, który zajmuje się stricte sprawami geodezyjnymi na terenie województwa dolnośląskiego i tutaj w skład tego konwentu wchodzą również starostowie i przedstawiciele poszczególnych powiatów zajmujący się geodezją. Więc się rzeczy wątek ochrony gruntów rolnych. Że wątek ochrony gruntów rolnych to po pierwsze, bo też na naszym konwencie gościł geodeta wojewódzki, jak również przygotowujemy kolejny duży projekt konwentowy dla powiatów z Dolnego Śląska. Projekt, który ma usprawnić tak jakby działalność geodetów i tak jakby przyciągnąć część środków z Unii Europejskiej dla poprawy obsługi między innymi gruntów. To jest duży projekt geodezyjny, który przygotowujemy dla Dolnego Śląska. No te środki z Unii Europejskiej naszego powiatu także bardzo mocno liczymy. Panie starosto, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję przede bardzo. Wszystkim do tego, co dzieje się z naszym budżetem na rok 2016. W tych kategoriach, skoro porozmawialiśmy, to naprawdę nie może się nie udać. Dlatego liczymy po prostu na kolejny dopływ środków, między innymi także rządowych, no bo przypomnijmy, wojewoda, o którym nie powiedzieliśmy wprost, pan Paweł Hreniak jest nowym wojewodą dolnośląskim, więc także tutaj duża rola właśnie ze strony wojewody. Moim i Państwa gościem był dziś pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Raz jeszcze bardzo dziękuję za przyjęcie do studia. Dziękuję. Do widzenia. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie Punkt Widzenia. Na kolejny program zapraszamy już jutro. Do zobaczenia.